Jak to jest z tym rozłamem w naszym mieście ruchu Palikota? Właściwie to w województwie, prawda? Nie do końca w województwie, tylko w okręgu numer 5. Jest to okręg toruńsko-włocławski. Z partii odejdzie około 70-80 osób. W Grudziądzu, samym Grudziądzu jest to około 25 osób. Dzisiaj mamy 15 deklaracji, czyli rezygnacji po prostu, pisemnych, podpisanych. Reszta pewnie złoży te deklaracje w przeciągu tygodnia, tak? Odchodzimy z prostej przyczyny. Brak możliwości dalszej współpracy z ruchem Palikota. Nie chcemy być traktowani jako osoby zbędne, tak? Nie chcemy, żeby ktoś nam robił pod górkę. Żywym przykładem jest poseł Wydrzyński, który odkąd został posłem w zasadzie nic nie robi, tylko jeździ sobie na bankiety i bale, tak? Jeśli on myśli, że dzisiaj jest w stanie wygrać przyszłe wybory i znowu zostać posłem, to jest w błędzie, bo my nie poprzemy takiej osoby. Dlatego wiele argumentów było takich, żeby po prostu odejść, tak? No pan był tutaj jedną z twarzy w Grudziądzu, prawda? No tak, jedną z głównych. Większość inicjatyw, która była w przeciągu ostatniego półtorej... To coś charakterystyczną, bardzo silnie odnoszącą się do takich przewodnich idei właśnie promowanych przez ruch Palikota. Przynajmniej na łamach grudziąckich tutaj mediów. Jeśli chodzi o ideę... Różne akcje... Jeśli chodzi o ideę i postulaty ruchu Palikota, ja się cały czas z nimi zgadzam, bo jestem osobą, która ma poglądy lewicowe i będę się ich trzymać, tak? Stowarzyszenie, które zakładamy dzisiaj, też będzie miało, będzie bardzo lewicowe, tak? Chcemy dbać o dobro mieszkańców, tak? Chcemy ich także edukować i chcemy organizować wiele akcji, które mają wpłynąć na to, że Grudziądz będzie się zmieniać. A niedawna akcja trzech grudziąckich ugrupowań, czy państwo będą dalej też jako już to stowarzyszenie uczestniczyli w tym takim zawiązanym przymierzu? Dzisiaj jest to... Jakby to powiedzieć, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, tak? Nie wiemy, czy będziemy chcieli dalej współpracować z ruchem Palikota w Grudziądzu, bo część osób została w tej partii, tak? Więc tego nie wiemy. Z prostej przyczyny. My odchodzimy po to, żeby nie wiązać się już nigdy więcej z tą partią, tak? Jeśli z SLD i Stronnictwem Demokratycznym, prawdopodobnie, jeśli chodzi o to, przystąpimy do porozumienia i będziemy razem próbowali coś zmieniać.